Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. To jest pierwszy odcinek z serii, gdzie Wam będę przedstawiał te rzeczy, które ostatnio były zapowiedziane w unboxingu paczki. I na początek, na rozgrzewkę, ten wagon pocztowy firmy Dipk. Z tego co wiem, już to został jest model o numerze 74942, epoka 5, oznaczenia Poczty Polskiej. I z tego co wiem, już to zostało przegadane na forum. Znowu mamy niestety fikcyjny model, czyli model, który, dla którego malowanie się jako tako i oznaczenia zgadzają. Natomiast konstrukcja nie do końca, wagon taki, jaki rzeczywiście na naszych polskich torach jeździł. Mimo to model wygląda bardzo efektownie, ten pomarańczowy kolor jest obłędny, oznaczenia oczywiście są naniesione pięknie, co do jakości nie można się wykonania tutaj do niczego przyczepić, wszystko bardzo fajnie wygląda. Ale co tu dużo gadać, jest to wagon, jako było mówione, fikcyjny, niemiecki, tylko pomalowany w polskie barwy. Teraz nie jestem w stanie za dużo powiedzieć na ten temat. Można by było jeszcze tutaj spojrzeć w instrukcję, czy coś jest ciekawego napisane. Proszę bardzo, mamy nawet tekst w języku polskim. Model to odpowiednia do skali kopia, dekoracje, kolorystyka odpowiadają kopiowanej administracji kolejowej. I tylko tyle, bardzo to politycznie było, bardzo politycznie jest to napisane. Dalej można przeczytać, model jest przygotowany pod oświetlenie wewnętrzne i tak dalej, to już mnie nie interesuje, ale przy okazji jest tutaj instrukcja, że dobrać się do wagonu można poprzez zdjęcie dachu. Ciekawe, tego nie wiedziałem. Co jeszcze? No i dalej, jak właśnie zamontować to oświetlenie. No nie jestem tym zainteresowany, ale dobrze wiedzieć. Włożę to już z powrotem. Zanim schowam wagon, to pokażę Wam jeszcze wagon poprzedni firmy Tyrik. Do niedawna firma Tyrik raczyła nas takim wagonem. Model, który ostatnio osiągał jakieś szalone ceny na Allegro. I jak wygląda porównanie jednego fikcyjnego modelu do drugiego. Może kogoś to interesuje, więc to pokażę. Przede wszystkim tym razem nie jest to wagon skrócony. O, wezmę z właściwej strony. Tak, zobaczcie, jest to dokładnie, prawie że dokładnie ten sam wagon, identyczny układ. Tak, drzwi obróćmy. Tak, to jest ta sama konstrukcja, z tym, że ten starszy był skrócony. O, może tak to będę trzymał. A nowszy jest w pełnej skali. No co z tego, jeśli to w dalszym ciągu nie jest to, o co nam chodzi. Cóż, kolejny wagonik, jak ktoś chce, tak jak ja, może sobie kupić, ale uwaga, ze świadomością, że jest to model fikcyjny. Powtarzam to już któryś raz z kolei, ale chyba nigdy za wiele. I znając też upodobania polskich kolekcjonerów, jestem niemalże pewien, że za 2-3 lata nawet ten model będzie, tak jak poprzednik, poszukiwany i znowu będzie zbywany na Allegro czy na jakimkolwiek innym portalu, który będzie istniał w przyszłości za solidną kwotę. No szkoda, że tak wydali, ale no co zrobić. Pudełko fajne, Tyrik bardzo porządnie pakuje swoje modele i tyle. Dobra, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!